Chciałbym dzisiaj rozmawiać na temat prawa przyciągania, Bożego prawa przyciągania. Bóg działa w twoim życiu tylko poprzez prawo przyciągania. Zacznijmy od tego, że przyciąganie myślami opiera się na prawie przyciągania, które głosi, że do swojego życia przyciągamy to, na czym najczęściej skupiamy swoje myśli. Myśl pozytywnie będzie ci dane, myśl o forsie będzie ci dane, myśl wiesz, ten to przyciągniesz, przyciągniesz to, co myślisz, prawda? So, if you are here with your witchy curiosities and questions, I am here to answer them as I go through my own personal journey into witchcraft, coming from coaching and knowing about mysticism and the law of attraction into witchcraft. It's a fun little journey. Today I'm going to be talking about how to use spells. Możemy przyciągać zarówno dobre, jak i złe rzeczy. Nasze myśli, wypowiadane słowa i nasze nastawienie mają ogromną moc. Więc ty przyciągniesz wszystko. Choroby przyciągniesz, ubóstwo przyciągniesz, ale przyciągniesz zdrowie. I ty też możesz przyciągnąć błogosławieństwo. All right, so if you've been following me for a while, then you know that I have taught for quite a few years about the law of attraction. How to manifest your desires into physical existence. Zrozummy to. Prawo przyciągania jest od Boga. Co przyciągasz, tak masz. Przyciągasz według własnego rodzaju. I teraz fałsz nie polega na tym, że to jest diabeł. Mam nawet znajomą, która dzięki prawu przyciągania mieszka w swoim domu ze snów. Jeżeli jesteśmy w stanie przyciągnąć myślami nową pracę, problemy... I teraz ja chcę rozwalić tą rzecz, bo ludzie mówią, New Age, nowe myślenie, wiecie. Mam do was pytanie. Czy diabeł coś wymyślił kiedykolwiek? Czy diabeł jest w ogóle twórcą? Kto jest twórcą? Bóg. Bóg jest twórcą. Co diabeł robi? Kradnie. Więc jeżeli coś diabeł ma, Bóg miał po pierwsze. Zgodzicie się z tym? Czyli przykładowo, jeżeli diabeł ma złoty pył, na przykład są buddyści, oni się modlą, wchodzą w siódmy stan w ogóle jakiegoś tam skupienia i złoto na nich leci. My się modlimy raz z bratem, modlimy się do Ducha Świętego, halleluja, szakababa, złoto na nas leci. Rozumiesz? I ludzie mówią, demon przyszedł! A ja mówię, jaki demon? Jeżeli demon to ma, to Bóg to też ma. Considered to be a witch then? A male witch, certainly, but not a white witch, not like some of these people that have been on various shows that bend over backwards trying to convince everyone how good they are. They never perform black magic, only white magic. I think this is ridiculous. Could you make that? Because Anton LaVey of the First Church of Satan, I think he was on your program one time. Yeah, long time. He said, and I agree with him, he said, really, there's only witchcraft. He said, black and white is a misnomer. There's only two poles of power. Either it is God, or it is the devil. God has nothing to do with witchcraft.